jakąś przykładową trasę Mikołaj, która może się przydarzyć w Wordzie na Maratońskiej, tak? W Łodzi. Jedziemy. Ale upewnić się o możliwości jazdy, pamiętać, rozglądać się. Zasady znamy, tak? Ja czy nie? Odzywam to na wprost, chyba że znaki można inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowania, będzie inaczej, to o błędach nie podmówię na bieżąco. Egzaminator omawia błędy na koniec egzaminu, a my będziemy sobie omawiać w trakcie. Prawo to jest. Przykładowa trasa kategorii AM w Wordu Maratońskim, tak? Patrzymy daleko, obserwujemy drogę, obserwujemy znaki, umawialiśmy się, że patrzymy na tyle daleko, żeby po studiantach nie jeździć w Mikołaj. Dobrze, patrz. Patrzmy teraz, gdzie się zbliżamy do przejazdu kolejowego. Widoczność jest ograniczona. Czyli rozglądamy się. Mimo że zapory podniesione, to pamiętamy, nie gwarantuje nam to bezpiecznego przejazdu. Tak? Te podniesione zapory mamy. Upewniać się, czy nie nadjeżdża pociąg. Czyli prawy kierunkowskaz, zmieniamy pas na prawy. I skręcamy. I w prawo. W prawo. Słyszysz mnie? Tak. I w lewo. Tak, droga jedna kierunkowa, spokojnie. Bliżej, bliżej, lewej, bliżej.
A dlaczego odjeżdżasz od lewej? Trzymaj się tego, tej pozycji. A kierunkowskaz to kto? Zgubił? O! Dopiero wyłączamy na drodze, wiesz. Jak jedziemy na nią. Troszeczkę bliżej prawej jedziemy, pół metra do metra od prawej. Ewentualnie omijając te biurska, ale... Nie, przeosiem i koło. Rozpędzamy się. Za chwilę podam punkt do zatrzymania. Jeżeli chodzi o hamowanie. Będzie to awaryjne hamowanie, tylko hamowanie do zatrzymania na wskazanym miejscu. Na wysokości tych drzew zatrzymujących do miejsca. No, na wysokości tych drzew, dobra, jedziemy jeszcze raz. No tak, no podałem gdzie. Jedziemy. Jeszcze raz się rozpędzamy. Nie udało się. Rozpędzamy się na wysokości znaku ostrzegawczego, będziemy się zatrzymywać zgodnie z przepisami. Ale staramy się, żeby to było tak, że to przednie koło jest na wysokości tego znaku, a nie tylne. No, no. Bo to jest takie zatrzymanie, jak zatrzymanie przed stopem, jak zatrzymanie przed linią na czerwonym świetle i tak dalej, i tak dalej. Jak możliwe kontynuujemy jazdę? Rozejrzeć się, tak, bo jesteś włączającym do ruchu. Pełny nam jest tu niepotrzebny, bo nie zmieniasz pozycji o metr. Masz się upewnić, masz zachować szczególną ostrożność ze względu na włączającego do ruchu. Stoimy! Co jest na sygnalizatorze? I teraz jedziemy. Mikołaj! Czerwone światło! Nie wiem, bo nie porobisz, bo na dwójkę byłem. No i w lewo będziemy jechać. No to pamiętaj o tym, żeby w lewo. Pamiętaj o tym, żeby schodzić do... jedynki przed zatrzymaniem, dobra? Tak, tak. No, ale pamiętaj, tutaj dobry przykład mieliśmy. Nie, pamiętaj, nie jedziemy, dopóki sygnalizator nie przestał mrugać, tak? No, jest dobry przykład dla 14-latków, tak? Nie tylko. Bo doświadczeni kierowcy też robią, popełniają ten błąd. No i... Akurat wjechałeś na te wyboje, no to chciałem, żeby to nie było tego. No, ale jak zmieniasz to wjazdy o noc, to pamiętaj, trzeba włączyć kierunkowskaz, zmienić, wyłączyć, przytrzymać, przejechać i z powrotem wrócić. Pamiętaj o rozwiązaniu. Także tutaj przy tym przystanku możesz sobie zmienić ten tor, a nie bujać się, podskakiwać, że prądy powylatywały.
No jeżeli zmieniamy tor, to tak jak ci powiedziałem, lewy kierunkowskaz, a potem na powrocie prawy kierunkowskaz. Sprawdzamy martwe pole, czy nie ma kogoś w martwym polu i teraz skręcamy tego. Do osi koło i wtedy skręca. No i to by był już koniec egzaminu, byśmy wracali do bordu. My sobie gdzieś tutaj zawrócimy za chwilę i podjedziemy tutaj pokazać ten placek, jak on wygląda. Tutaj byłby koniec.